Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na film z podsumowaniem 2019 roku. Na podstawie statystyk użytkowników naszego serwisu ltesty.pl oraz naszych aplikacji mobilnych wybraliśmy pytania, które sprawiły Wam największą trudność. I co się okazało? Okazało się, że pierwszych 10 pytań są to dokładnie te same pytania, którym przedstawiliśmy w ostatnim filmie z tą tematyką, więc nie będę ich Wam teraz tutaj powtarzać, byłoby to bez sensu, tylko zostawię Wam linka do tamtego filmu. Natomiast dzisiaj przedstawię Wam te pytania, których nie było w poprzednich filmach, a które w całym ubiegłym roku były dość trudne dla naszych użytkowników. No i zaczynamy. Czy ten znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego zawilgoceniem jezdni? I odpowiedź prawidłowa brzmi nie. Wydawać by się mogło, że to taki prosty znak, znak ostrzegawczy A32 o szronienie jezdni, ale z definicji tego znaku wynika, że ostrzega on o mogącym występować na drodze o szronieniu jezdni lub gołoledzi. Nie jest to natomiast zawilgocenie. I stąd bierze się być może dla niektórych zaskakująca prawidłowa odpowiedź w tym pytaniu. I przed nami kolejne, jedne z najtrudniejszych pytań ubiegłego roku. Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować wyprzedzanie? I teraz, co my tu mamy? Widzimy, że zbliżamy się do przejścia dla pieszych, z tym, że jest to przejście na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym. Mamy tutaj sygnalizację świetlną, co oznacza, że na takim przejściu możemy wyprzedzać i odpowiedź prawidłowa brzmi tak. Pewnie ta duża ilość błędów bierze się stąd, że użytkownicy widząc przejście dla pieszych od razu zaznaczają odpowiedź nie. Natomiast jest to ten wyjątek, przy którym wyprzedzenie jest dozwolone. Tym razem pytanie z policjantem kierującym ruchem. Czy w tej sytuacji sygnał dawany przez policjanta zezwala na wjazd na skrzyżowanie? I odpowiedź prawidłowa brzmi nie, dlatego że ręce policjanta wyciągnięte są poziomo poprzecznie do kierunku jazdy, więc zabrania to wjazdu na skrzyżowanie. Prawdopodobnie kursantów mogła zmylić postawa policjanta ustawionego bokiem, ponieważ wiemy, że kiedy policjant ustawiony jest bokiem, możemy wjechać na skrzyżowanie, ale ważne są również ręce policjanta. Jeżeli są one poprzecznie do kierunku jazdy, wówczas oznaczają one również zakaz wjazdu na skrzyżowanie. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd szynowy? I odpowiedź prawidłowa brzmi nie, ponieważ, proszę zobaczyć, zbliżamy się do przejścia dla pieszych, a zabrania nam się wyprzedzania na przejściu dla pieszych, a nie jest to przejście na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym, więc dlatego mamy nie. Czy chcąc wysadzić pasażera, masz prawo zatrzymać pojazd na jezdni w miejscu, w którym się teraz znajdujesz? I znajdujemy się pomiędzy drugim a pierwszym słupkiem, czyli one są umieszczone, drugi słupek jest umieszczony na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu, a słupek z jedną kreską na odległość 1/3 tej odległości. Wiemy natomiast, że zabrania się zatrzymania pojazdu na przejeździe kolejowym oraz w odległości 10 metrów od przejazdu, więc odległość między pierwszym a drugim słupkiem jest większa niż te 10 metrów. W związku z tym odpowiedź prawidłowa to odpowiedź tak, że możemy się zatrzymać. Czy w tej sytuacji masz prawo zaparkować pojazd za tym znakiem, jeżeli pozostawisz odpowiednią ilość miejsca dla pieszych i pojazdów? I odpowiedź prawidłowa brzmi nie, ponieważ w strefie zamieszkania zabrania się postoju w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Następne trudne pytanie związane jest ze znakami poziomymi i brzmi: czy ten znak poziomy oznacza obszar wyłączony z ruchu? I odpowiedź prawidłowa brzmi nie, ponieważ ten znak to jest znak P19, czyli linia wyznaczająca pas postojowy, który wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów. Natomiast wyłączony z ruchu to jest znak P21 i oznacza powierzchnię, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione. I przed nami trzy ostatnie pytania, które w ubiegłym roku należały do tych, które sprawiały Wam najwięcej trudności. Kierujesz samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci wyprzedzić samochód osobowy? Otóż tak, wolno, ponieważ znak B26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe zabrania wyprzedzania samochodem ciężarowym o masie dopuszczalnej całkowitej przekraczającej 3,5 tony, a w pytaniu mamy, że jest to samochód ciężarowy nieprzekraczający 3,5 tony. Stąd taka odpowiedź. Czy wyprzedzanie jest zabronione na każdym przejściu dla pieszych? No i tu już możemy nawet nie patrząc na to, jak się zakończy film, odpowiedzieć, że nie, ponieważ wiemy, że dla przejściu, na którym ruch jest kierowany, na skrzyżowaniu ruchu kierowanym, czyli w tym przypadku sygnalizacja świetlna, wyprzedzanie jest dozwolone. I już ostatnie pytanie w dzisiejszym filmie.
Czy na obszarze zabudowanym masz obowiązek włączyć światła awaryjne, aby sygnalizować postój uszkodzonego pojazdu, który znajduje się poza jezdnią? Nie, nie musimy sygnalizować, ponieważ obowiązek sygnalizowania występuje w razie postoju na jezdni. Natomiast w tym przypadku mamy postój poza jezdnią na obszarze zabudowanym, więc nie musimy sygnalizować. I to było już ostatnie pytanie. Bardzo dziękujemy Wam za obejrzenie z nami tego filmu, wysłuchanie go i zapraszamy do naszych kolejnych filmów, do naszego serwisu L-Testy, gdzie znajdziecie zawsze aktualne pytania oraz do naszych aplikacji mobilnych. Pozdrawiamy!